Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Tym razem przygotowałem dla Was ponownie coś związanego z tematem starożytnego Egiptu, a konkretnie chodzi mi o okres upadku starego państwa. Powszechnie uważa się, że starożytni Egipcjanie uważali swoich faraonów za bogów, no ale czy było tak rzeczywiście? Jeżeli jesteś ciekawy tego tematu, no to zachęcam do obejrzenia tego właśnie odcinka. To jak wspomniałem w tym krótkim wstępie, powszechnie ludzie uważają, że starożytni Egipcjanie mieli swoich władców za bogów bądź łączników z bóstwami. Zapewne w różnych okresach mogli tak uważać. Jednak wiele też wskazuje na to, że nie zawsze tak było. W różnych okresach widać, że zarówno zwykli mieszkańcy Egiptu, jak i królowie nie szanowali budowli pozostawionych przez swoich przodków. Taki stosunek do obiektów sakralnych świadczy o upadku autorytetu tych ludzi w sensie tych przywódców, uważanych, jak mówiłem, za bogów. Już w czasach, które my obecnie uważamy za starożytne, ludzie dzielili historię Egiptu na rządy 30 dynastii, których panowanie szacuje się na obejmujący okres od początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, do najazdu Aleksandra Wielkiego na Egipt w roku 332 również przed naszą erą. Jeżeli chodzi o historię starożytnego Egiptu, no to pierwsze dwie dynastie były okresem formowania się państwa, które później stało się bardzo potężne i świetnie zorganizowane. Poszerzało ono systematycznie swoje granice, szczególnie w kierunku południowym, a więc w kierunku dzisiejszego Sudanu oraz w kierunku północno-wschodnim, czyli patrząc na dzisiejsze mapy są to ziemie Palestyny. Późniejszą historię Egiptu podzielono na trzy okresy nazywane starym, średnim i nowym państwem. Po każdym z nich był okres zamieszania, kiedy to następował upadek władzy centralnej. Te okresy przejściowe trwały niekiedy i nawet ponad 300 lat. Pomimo noszenia takiej nazwy jak etapy przejściowe, to etapy te właśnie w historii państwa egipskiego również miały swój istotny wkład w rozwój cywilizacji egipskiej. W jednym z odcinków który był poświęcony historii starożytnego Egiptu. Mówiłem o właśnie o tych wszystkich okresach, o panowaniu przywódców, o chronologii, o tym, skąd wiemy, i którzy Faranowie, kiedy panowali, itd, i tak dalej. Link do tego filmiku wrzucę w opisie właśnie pod tym aktualnym filmem, który teraz oglądasz. W odcinku do obejrzenia, którego zachęcam, nie wspomniałem, że właśnie stolicą tamtego starego państwa było Memphis. Było to swego czasu jedno z najbardziej kosmopolitycznych ośrodków kultury w świecie starożytnym. Egiptolodzy sugerują, że gdy u władzy była trzecia i czwarta dynastia, to sprawami administracyjnymi zajmował się Wezyr. Był on kimś na zasadzie dzisiejszego premiera. Za czasów właśnie trzeciej i czwartej dynastii Wezyr, jak i najwyżsi urzędnicy, byli zazwyczaj krewnymi faraona, a często nawet i dziećmi. Czasem, gdy państwo się rozrastało, a obowiązków i obszarów do zarządzania przybywało, no to zaczęły powstawać dynastie urzędnicze, które w coraz mniejszym stopniu były związane więzami krwi właśnie z władcą. Egiptolodzy uważają, że to, że po czwartej dynastii zaprzestano budowania piramid, wynika między innymi właśnie z powodu wzrostu władzy takich ludzi, którzy zarządzali prowincjami. No i równocześnie wynika to też właśnie ze spadku znaczenia faraona. I dlatego ponoć piąta i szósta dynastia miała takie małe piramidy. Mainstreamowi badacze historii starożytnego Egiptu uważają, że w parze z mniejszymi piramidami budowano za to większe grobowce dla wielmożów egipskich. Miano w nich z czasem zacząć umieszczać znacznie więcej drogocennych przedmiotów, malowideł i płaskorzeźb. Ogólnie całe grobowce stawać się miały bardziej monumentalne. Mają one świadczyć o statusie zmarłego. No i tutaj dobrym przykładem takiego grobowca jest należący do wezyra Ptah który żył za czasów panowania faraona V dynastii, Niusere. Co ciekawe, grobowiec ten jest zarówno największym, jak i najstarszym grobowcem tego typu. I tak jak wspomniałem, była to V dynastia, później te grobowce były coraz biedniejsze. A więc ponownie widzimy, że kolejne budowle władców Egiptu oraz innych wielmożów stawały się coraz mniej monumentalne i zaskakujące. Podobnie jak miało to miejsce z piramidami. Te największe i najtrudniejsze do wykonania powstały za czwartej dynastii, no a później się to już tylko urwało. W sensie budowla takich ogromnych piramid. Walka o władzę pomiędzy królami Egiptu a dynastiami urzędników doprowadziła no w efekcie do kryzysu politycznego i społecznego, na no przynajmniej tak uważają Egiptolodzy. Kryzys ten miał nasilać się od początku panowania szóstej dynastii. Zapiski hieroglificzne z tamtych czasów, które umieszczone są na ścianach grobowców, właśnie takich zamożniejszych ludzi, sugerują, że zapanowania jednych z pierwszych władców szóstej dynastii, a więc no, było to mniej więcej jakoś około roku 2300 przed naszą erą. No to doszło wtedy do kilku spisków pałacowych skierowanych przeciw faraonowi. Trzeba tutaj dodać, że nie ma za wiele źródeł z tamtego okresu, no ale czytając między wierszami wspomniane hieroglify archeolodzy wywnioskowali właśnie coś takiego. Tego typu spiski sugerują również źródła pisane z późniejszych okresów. Badania przeprowadzone w królewskiej nekropolii w Sakarze pozwoliły egiptologom stwierdzić, że próby ratowania porządku publicznego w efekcie doprowadziły do stopniowego rozrastania się grupy, no powiedzmy, że strażników różnego szczebla. Ich funkcje badacze porównują do znanej z PRL służby bezpieczeństwa. W tamtym okresie widać też różne sygnały świadczące o uburzeniu klasy urzędniczej. Odkrytych przez polskich egiptologów kilkadziesiąt grobowców mało wiele mniejsze rozmiary, no a także uboższą architekturę i dekoracje w porównaniu do obiektów tego typu uważanych za starsze, na przykład takie, które, tak jak wspominałem wcześniej, uważa się, że pochodzą z pierwszej połowy panowania szóstej dynastii. Później pojawia się coraz więcej grobowców zbiorowych, które miewają po 20 szybów grobowych z komorami przeznaczonymi właśnie dla na ciała zmarłych. Dodatkowo kosztowne wykonane z kamienia sarkofagi zaczyna się zastępować coraz częściej drewnianą trumną lub taką uplecioną z trzciny nilowej. Prawie wszystkie kamienne sarkofagi, które znaleziono w komorach, no powiedzmy, że w bogatszych grobach tego okresu, pozostały nieukończone. Przykładem może być odkryty przez wspomnianych polskich egiptologów Ważący około 20 ton sarkofag z twardego wapienia, odkryty jesienią 2008 roku. Inną charakterystyczną cechą okresu ostatniej dynastii Starego Państwa, a szczególnie jego fazy schyłkowej, jest to, że ówcześni Egipcjanie nie mieli szacunku dla budowli sakralnych i pochówków z okresu wcześniejszego. Dlatego też coraz częściej bloki kamienne dekorowane wspaniałymi płaskorzeźbami, pochodzące nawet z królewskich okręgów grobowych, np. dżezera. Traktowane są jako budulec i używane w turnie, np. do wypełnienia posadzki w budowlach późniejszych. Widzieliśmy już takich przykładów wiele, chociażby nawet i podłoga w słynnym serapeum. Tego typu postępowanie nie było oczywiście i obce nawet samym przywódcom Egiptu. Sami Egipcjanie rozebrali zapewne ogromną ilość starożytnych budowli, a tych materiałów jako budulca używano przez kolejne tysiące lat. Możemy tylko gdybać, jaki ogrom starożytnych budowli nie dotrwał do naszych czasów. Dodam tutaj jeszcze, że polscy archeolodzy jakiś czas temu znaleźli również ogromnie, pięknie dekorowany, wykonany z drewna, rytualny harpun. Odnaleźli go w podziemnej krypcie, która datowana jest na czasy szóstej dynastii. Jednak po przeanalizowaniu tego harpuna badacze datowali go również na czasy Jezera, ale nie byli jednak w stanie określić, do jakiego kontekstu pierwotnie należą, ale nie byli jednak w stanie określić, do jakiego kontekstu pierwotnie należą. Do zupełnego rozkładu struktur centralizowanej władzy pod koniec VI dynastii, przyczyniły się dodatkowo drastyczne zmiany klimatu, jakie miały miejsce w Egipcie pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. W tamtym ponoć okresie następowało też właśnie osuszanie klimatu panującego w starożytnym Egipcie. No i właśnie ten coraz mniej przyjazny klimat dla ówczesnych mieszkańców w tamtym rejonie sprawiał, że poziom wody wód w Nilu był o wiele niższy. Brakowało więc życiodajnych wylewów. W efekcie ludzie zaczęli migrować w kierunku doliny Nilu. Zapewne tego typu problemy wywoływały okresy głodu i kłopotów z dystrybucją żywności, a także musiała wtedy panować korupcja i frustracja społeczna, wyrażająca się właśnie w wspomnianych buntach. No i wszystko to osłabiło autorytet faraona oraz skuteczność działania jego administracji. W rezultacie Egipt rozpada się na szereg mniejszych organizmów skupionych wokół prowincjonalnych ośrodków władzy. Pierwszy okres przejściowy będzie trwał ponad 100 lat. Do tego okresu przypisuje się dynastię od 7 do 10. Na no ponowne zjednoczenie i odrodzenie potęgi państwa faraonów dokona się około 2000 roku przed naszą erą. Większość informacji, o których mówiłem w tym odcinku, pochodzi z pracy pana Karola Myśliwca pod tytułem Pierwszy upadek państwa faraonów. Link do tego również wstawię właśnie w opisie pod filmikiem. Na zakończenie dodam no, jeszcze krótką informację dotyczącą kanału. Ponieważ no, w zeszłym tygodniu nie pojawił się odcinek, tutaj chciałem dać małe wytłumaczenie, ponieważ możliwe jest, że takie przerwy będą pojawiać się również i w przyszłości. Mamy już w Polsce wiosnę, no, i chciałbym mieć trochę, że tak powiem, swoich ekologicznych warzyw i owoców, dlatego trochę czasu nad tym trzeba spędzić. No, te prace wszystkie na ogrodzie same się przecież nie zrobią, myślę, że rozumiecie o co chodzi. Dodatkowo, w ostatnich tygodniach pod moim dachem pojawił się mały szczeniaczek, który również oczywiście wymaga poświęcenia mu uwagi. Tak bardziej optymistycznie dodam jeszcze na koniec, że pomysłów i chęci do robienia kolejnych odcinków nie brakuje mi. No ale niestety 8 godzin pracy plus sporo innych obowiązków utrudnia znalezienie większej ilości wolnego czasu, co jest wymagane, żeby przygotowywać odcinki regularnie. No ale nie było moim celem marudzenie, tylko bardziej poinformowanie Was, jak to właśnie u mnie wygląda. Na koniec dziękuję jeszcze za Wasze wsparcie i motywujące komentarze, które pojawiają się pod moimi filmikami. Dziękuję również tym, którzy wytrwale oglądają reklamy, które pojawiają się w trakcie moich filmików. Pozdrawiam i zachęcam do oczekiwania na kolejne materiały. Cześć!